Początek roku to zawsze ważny czas dla maturzystów. Na 100 dni przed egzaminem dojrzałości przychodzi bowiem pora na bal. W Głogowie sezon studniówkowy rozpoczął zespół szkół imienia Jana Wyżykowskiego. W hali widowiskowo-sportowej bawiło się blisko 400 osób, uczniów, osób towarzyszących, nauczycieli i zaproszonych gości. Bal tradycyjnie rozpoczął polonez. Uczniowie w dostojny i elegancki sposób zaprezentowali się na parkiecie w tym polskim tańcu narodowym. Trema towarzyszyła nie tylko uczniom, ale i rodzicom, którzy pomagali w przygotowaniu studniówki. Janusz Szyszka. Urszula trzecia D. Urszula Piotrowicz. Ja rozumiem, że rodzice, którzy dzisiaj pomagają przy organizacji studniówki. Tak, po dwie osoby z każdej klasy są zaangażowane przy organizacji tej studniówki. Pierwszej chyba w mieście. Kto ma większą tremę, pan czy syn? No, myślę chyba, że ja. Syn też, ale trzecia D i też chyba ja mam większą. Miałam tremę, jak jechał dzisiaj do Jakubowa po koleżankę. Taka pogoda. Mamy nadzieję, że wszyscy dojadą na czas. No właśnie, pogoda nie sprzyja, ale zabawa powinna być przednia, bo studniówka jest raz w życiu. Tak, na pewno będzie przednia, że zespół wspaniały, sala piękna, tylko żeby humory młodzieży dopisały, a później do maja. Od dawna synowie myśleli o tej studniówce, przygotowywali się? No myślę, że od przedszkola, bo tak się składa, że tutaj synowie chodzą prawie razem od przedszkola do szkoły. Czyli od przedszkola, podstawowa szkoła, gimnazjum i teraz w liceum, co prawda się rozeszli, a tak naprawdę to myślą od 3 miesięcy o studniówce. Zanim uczniowie pojawili się w hali, większość z nich spędziła sporo czasu na przygotowaniach. Michał Szyszka. Nina Jezbiańska. Długo trwały przygotowania do studniówki? Tak, właściwie zaczęły się 2 miesiące przed studniówką. Ćwiczyliśmy najbardziej poloneza, bo to najważniejszy element. I grupa artystyczna też ćwiczyła na część artystyczną. A twoje przygotowania? Dziewczyny mają chyba zdecydowanie więcej przygotowań od tej strony estetycznej przed przyjściem na studniówkę. No tak, tylko że ja dowiedziałam się tydzień przed studniówką, ale dałam radę. Dużo to czasu ci zajęło? 2 godziny. Jak na każdym balu studniówkowym nie zabrakło toastu zniesionego lampką szampana, udanej zabawy życzyła swoim uczniom dyrekcja szkoły. Studniówka zespołu szkół imienia Wyżykowskiego otworzyła sezon w Głogowie. W sobotę na balu 100 dni przed maturą bawić się będą uczniowie 1. Liceum Ogólnokształcącego.